Hej, cześć, tu Mister Knight. To jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w Horizon Forbidden West. Jak pamiętacie, ostatnio zrobiliśmy sobie misję fabularną. Ona nazywała się widzicie, nie sięgnąć gwiazd ku granicy. I na samym końcu musieliśmy pomówić w Diasyn. A teraz mamy ambasadę. Idź do samotnego światła. Swobodnego śmigacza, zdominuj śmigacza. To było w ogóle przypadkowe, że to zrobiliśmy, ale skoro to zrobiliśmy, no to powinniśmy się cieszyć, czyż nie? No tak, bo czemu by nie? Ale dzisiaj, zanim zrobimy naszą misję fabularną w samotnym świetle, czyli tutaj, to musimy zająć się jeszcze pewnymi niedokończonymi misjami, jak na przykład. Jest, nie? Dokładne zbadanie dołu. Łuk, to, tu mamy to, łuk Zastanawiam się, co wyborowy. powinienem robić. Powinienem pokazywać ci zauważę, piszesz mi rachunek. Idziemy ogarnąć. O co tu w ogóle, come on. Witam. Zmieniłaś zdanie co do tego piwa. Jednak przyszłaś na piwo, co? Chyba tak. Proszę, siadaj. Podajcie jej kufel, ludzie. Nie spodziewałam się, że wpadniesz. Ja też nie. Rzadko robię to, czego chcą inni. Ha! I o to chodzi. Na ogień i rożek. Na ogień i rożen. Na ogień i rożen. Daje jak z dobrego miecha. Kuźni może nie naprawi, ale pozwala zapomnieć o kłopotach. Jakich? Cóż, nie jest tak źle, odkąd rozruszałaś to miejsce, ale wciąż mamy Ulwunda nabierającego pary w sprawie tej całej koncesji. Jeśli go nie odłożysz, przyjdę do ciebie i pokażę ci, jak się kończy ta zabawa. Tak czy siak, teraz moje główne zmartwienie to uchodźcy ze zmierzchu. Biedacy zaszli aż tutaj, znosząc kuźnia wie co. Widziałam. Nikogo nie puszczają na szlak na południowy zachód stąd. I w tym właśnie kłopot. Właśnie Tydzień chcę tam temu wejść. łowroptak rozbił się na urwisku, a teraz Toland czyściciel ma chętkę na jego szczątki. W dodatku uchodźcy nie dają przejść. Nie wolno przerywać jakiegoś cholernego rytuału. Ponoć szukają ścieżki zmierzchu. Wiem, Widać, próbowałem wątpią. tamtędy przejść, Ano tak, ale się nie ci udało. Władca Cienia są strasznie dziwaczni. Ale ogólnie to spokojni ludzie. Co prawda, Toland ma to gdzieś. Zrobi wszystko, żeby dostać się do szczątków. Może ty do nich zajrzysz i przekonasz ich, by przenieśli obóz? Myślałam, że będziesz w Wolnogórze. Wiesz, po tej wielkiej bitwie w południku pojechałam. Ale wszystko szło tam gładko, więc wróciłam. Wtedy usłyszałam o odbudowie tutaj i uznałam, że może się przydam. Od tego czasu tu siedzę. Zawsze możesz odejść. I wrócić na wschód? Nie. Nie zostawię rozpalonej kuźni. Poza tym, ktoś musi wisieć nad głową tutejszym robotnikom. Kolce Macie tylko grzbiety. co grzbietów bez nadziei. Świnia. Te kolce grzbiety są paskudne. Pojawiły się ni stąd, ni zowąd i spustoszyły dolinę, jakby wypadły z kuźni. Straciłam ludzi. Ale chwała miechom, zabiłaś te bestie i przywróciłaś tu porządek. To pokrzyżowało plany Ulwunda. Gdyby tylko udało się je pokrzyżować do reszty i przegnać go z mieściny. Jak kolce grzbiety w beznadziei miałyby mu pomóc? Dwa słowa. Dekret koncesyjny. Skoro nikt nie wie, skąd się tutaj wzięły, Ulwund zaczął obwiniać Oto Kardża. Ma nadzieję, że odnowi stare urazy i namówi innych do strajku w sprawie koncesji. To jego kolejna próba. Próbuje podburzać robotników, odkąd zjawił się w miasteczku. A właśnie. Kolce grzbiety wyszły chyba ze starej kopalni Ulwunda. Z tej iskry może być niezły płomień. Masz dowód? Pracuję nad tym. Na kuźnie. Daj mi znać, jeśli ci się uda. Dobra. Kardża Ciężko wierzę cienia. tych uchodźcach Kardża Cienia.
Więc przyda się im więcej. Nie mówią o sobie Kardża Cienia, przynajmniej już nie. To inna grupa porażonych przez słońce. Ale niezależnie od tego, kim są, to ogólnie spokojni ludzie. Zdaje się, że chcą tylko miejsca, by żyć, modlić się, no i może napełnić nieco brzuchy. Czyli po prostu rozbili się przy szlaku, blokując dojście do zniszczonego burzoptaka i czekając na co dokładnie? W sumie nie wiem, ale powiem jedno. Gdy w końcu zabiorą te szczątki, serce burzoptaka da im sporo kasy. A jeśli dotrą tam pierwsi, to serce będzie ich. Nie żeby to Land Czyściciel kiedykolwiek przejmował się prawem. Zablokowali drogę i ciun. Wszystko kręci się wokół niego. Jak doszedł do władzy? Przybył tutaj jak wiewióra goniąca jakiś wielki orzech. Wiedział, że do odbudowy miasta trzeba drewna i kamienia, więc wycisnął sakiewki w całej sprężynie, przekonując ludzi do wysuwania roszczeń do wszystkiego, co cenne w beznadziei. Rzecz w tym, że wszyscy bankierzy wiedzą, że to ziemia Kardża, a Król Słońce może w dowolnej chwili odrzucić roszczenia. Dlatego rozpaczliwie pragnie, by sędzia podpisał dekret koncesyjny. A jeszcze te. Toland Czyściciel. Taki nadęty lichwiarz, który ma tutaj sklepik. Mieszka w Złomiankach od samego początku. Przyjaźni się z Ulwundem, niczym para węgielków w palenisku. Więc Toland pracuje dla Ulwunda? Ulwund pewnie tak myśli, ale Toland dba wyłącznie o siebie. Nie jest to ktoś, komu jacyś uchodźcy przeszkodziliby w dorwaniu burzoptaka. Dekret. Dekret koncesyjny. O co tutaj chodzi? Jak miałby pomóc Ulwundowi? To wielki kant i tyle. To pismo rozstrzygające wszystkie roszczenia Oseramów do beznadziei, choć żyją na ziemi Kardża. Co oznacza, że Kardża nie mogą odrzucić ich roszczeń co do lasów czy złóż rudy i kamienia. A więc inwestorzy z Włości nie ponosiliby ryzyka, wystarczyłoby sypnąć okruchami i rozwijać interesy. A skoro Ulwund ma udziały w tych wszystkich roszczeniach, stałby się bogatszy niż Złomiarz w kupie śmiecia. Nie mówiąc o tym, że Złomianki stałyby się gminą Oseramów, więc mógłby kupić dość głosów, by zostać rajcą. To sprytny stary borsuk, przyznaję. Jak będzie dalej naciskać, sędzia w końcu podpisze tę koncesję. O kurde. Jeśli tam będę, pomówię z uchodźcami. Może ich przekonam do odejścia. Będę wdzięczny. Musimy tam wrócić. Ciężko. Wiem, gdzie to jest. Toland by im tylko dołożył trosk. Petra mówiła, że Toland... Droga zmierzchu. Nawet wiem, że to będzie w tym miejscu. Ha! Dobra, szybka podróż. No i tędy musimy iść. Chwila, czemu nas dwie drogi prowadzą? Ej. Ojoj. Jak tylko ten pakiet szybkiej podróży wytworzyć, bo nie pamiętam. Pomów z Tolandem, dobra. Ty, łowczyni maszyn, która ocaliła tyłki Kardża. Tego określenia jeszcze nie słyszałam. Czego chcesz? Podobno nagabujesz uchodźców przy urwisku. No to źle słyszałaś. Tam są szczątki do wzięcia. Burzo ptaka. Sam go strąciłem harpunem, tu, z miasta. Nie chwaląc się, nie był to łatwy strzał. Przyciąłem go w skrzydło. Więc wziął i się rozbił o starą wieżę. Zdechł od razu. Więc jeśli ktoś tu kogoś nęka, to są to ci durni Kardża Cienia, którzy nie dają mi dotrzeć na górę. A ty zrobisz wszystko, żeby się do niego dostać. A po co? To łachmaniarze. Zanim ruszę choćby palcem, zapewne kipną z głodu.
Jeszcze zobaczymy. Tak będzie, co? Sklep zamknięty dla miłośników karcia. Wynoś się i nie wracaj. Precz stąd. Nie mam czasu dla miłośników karcia. Nie jestem żadnym miłośnikiem karcia. Powinieneś oberwać za to. Chwila. Gdzie jest? Kucharka to jest żywność, zielarz leki, ubiór, ławca, zasoby łowieckie, warsztat. Muszę się upewnić, jak to się robiło. Pakiety szybkiej podróży. Tu nic ulepszyć też nie możemy. Jakim cudem mamy za mało okruchów metalu? Ej. Czyli we warsztacie nie używamy pakietów szybkiej podróży? Nie pamiętam teraz już. Chyba tu. Dobra, teraz pamiętam, jak się wytwarza. Tylko się przenieśmy na szybko tu. Teraz pamiętam. Przytrzymujemy i wytwarzamy. No. Musimy naciskać X, żeby przyspieszyć. Wracamy na górę, bo nam blokują drogę. Czekałem na tę misję, to jest akurat ciekawe dla mnie. Nie musimy go cały czas wciskać, wystarczy nacisnąć. No chodź tu. No chodź. Oj. Boom. A, już idę, nie przeżywaj. No nie, to moje zwierzę. Chwila, nie pamiętam, na co on był odporny. Podatność obrażenia od ognia. Nie zrobiłem... jeszcze łuku. Krycie! Ja zajmę się resztą! Idź, lekarza! Pomogę tej Nora! Tak! Chciałem mi wejść wam przy niepokojowa! Boom. Z daleka.
amunicją w cel, który jest pod wpływem. Pod wpływem tego samego żywiołu. Czyli kwas do kwasu, ogień do ognia i tak dalej. Wiesz, nawet jeśli załatwisz te maszyny, ci karcia cienia nie będą bezpieczni. No i koniec występu. Trochę więcej okruchu metalu. O Boże. Zawsze coś. Strzał żywiołową amunicją w cel, który jest pod wpływem. Tak jak mówiłem. Biorę sobie waszą pułapkę. I idziemy do celu. Musicie nas przepuścić. Jest źle, Lokasza? Już. Wszystko będzie dobrze. Wszyscy cali? Poranieni, ale żywi. Nasz zakon dotrwa kolejnego świtu. Jesteś tego pewna? Trudności nie są nam obce. Przeszliśmy pół Królestwa Słońca ledwie z łachmanami na grzbietach. Gdy tylko kapłan Słońca powróci, dowiemy się, co dalej. Na razie czekamy. Poczekajcie gdzie indziej. Potrzebujecie schronienia. Na wschodzie jest miasto. Złomianki. Tak. Wiemy. Savohar mówi, że to nie jest miejsce dla nas. A kto? Kapłan Słońca. Nasz zakon dotarł aż tutaj wyłącznie dzięki jego przewodnictwu. A to do świtu. Samotnego świtu. I nie zejdzie stamtąd, dopóki słońce nie wskaże mu drogi do naszego nowego domu. Ten burzoptak to omen powiedział, a on nigdy się nie myli. No tak. A jak długo zamierzacie na niego czekać? Tyle, ile będzie trzeba. Wiedziałem. Bo powróci. Musi. Jesteście Karcia Cienia, prawda? Nie, jesteśmy zakonem Zmierzchu. A różnica to... Gdy uzurpator Awad zabił swego ojca, uciekliśmy wraz z Karcia w Cieniu do Zmierzchu. Życie tam było trudne. Savohar zobaczył naszą niedolę. Natchnął nas. Obronił przed zepsutymi kapłanami i bezlitosnymi pustułkami. Gdy stracili władzę, Savohar wyprowadził nas z ziemi cienia. Długa noc się kończy, a zachodzące słońce powiedzie nas ku zbawieniu, rzekł. Wówczas nazwał nas zakonem Zmierzchu. Ruszyliśmy na zachód, szukając poprawy losu. Czemu nie wróciliście do południka? Awad jest ojcobójcą. Przed kimś takim nie ugniemy karku. Musimy kroczyć w Zmierzchu do nowego domu. Savohar nas poprowadzi. Aha. W Złomiankach jest jeden Oseram, Toland. Chce dostać tego burzoptaka. Tak. Dosłownie wczoraj tu był. Bardzo nieprzyjemny człowiek. Nawet jak na Oserama. Pozwalał sobie na różne pogróżki. Ale my nie damy się tak łatwo zastraszyć. To dobrze, dobrze. Wszystko pięknie, ale on nie jest sam. Prędzej czy później pojawi się cała banda. Savohar nas ocali. Tak jak zawsze. Potrzebuje tylko więcej czasu. Nie macie czasu, Lokaszu. Musicie rozważyć zwinięcie się. Nie opuścimy Savohara. I nie pozwolimy zakłócać jego medytacji. Cóż, oni zakłócą. Jesteś za głupia. Znaczy nie ty, Aloy, ona. Ona jest za głupia. Savohar. Mówisz, że jest tam od 3 dni? Nie można przyspieszyć medytacji. A często tak robi? Medytuje przez całe dni? Na pierwszy raz. Zwykle trwa to nieco krócej. Nie żyje. Lecz on nas przeprowadzi. Zawsze tak było. Mamy wiarę. Jasne. Ale schronienie zdaje się jednak ważniejsze. Spójrzcie na siebie. Te maszyny prawie was wybiły. Tymczasem ci oseramscy zbóje już planują atak.
Idźcie stąd. Zabierzcie Savohara i opuśćcie to miejsce. No właśnie. Nasza sytuacja... Tak źle jeszcze nigdy nie było. Wiem, że nie możemy tu zostać, ale bez Savohara na czele... Nie, muszę z nim mówić. Wtedy go przekonam, że pora w drogę. Ale jego medytacja, jeśli nie miał swojej wizji, nie pójdzie z tobą. Dajcie chociaż sprawdzić. Siedzi tam od kilku dni. Tak. Tak, myślę, że to rozsądne. Błagam, bądź ostrożna. Ścieżka do wieży się rozsypuje. Savohar jest silny, ale to pewnie niełatwa wspinaczka. Dobra radę, mam nadzieję. Gotowa? Przepuścić Nora. Jesteście biedni, ale i tak biorę wszystko, co macie. Szybki zapis. Dobra, widzę drogę. Po tych X-ach i będzie gitarka. Dobrze, że mamy tego fokusa. Bez niego byłoby ciężko. Wyjdzie z tego intensywny kolor. Zielony kwiat. Byle na górę, nie? Aha. Wierzchowiec nie może tu wejść. Ciekawa sprawa. Część drabiny. Kasza miała rację. Szlak jest w złym stanie. Wygląda na świeże. Widocznie zarwała się, kiedy Savohar się wspinał. O nie, nie, nie. Ciekawe, jak on się tu wspiął. Skoro my musimy używać tego specjalnego haku. Blady kwiat. Chyba dosięgnę tych belek, jeśli skoczę i odbiję się od ściany. No, chwila. A takie coś, fajne. Fajne... Taki trochę ninja. Farbiarze zrobią z tego użytek. Karmazynowy kwiat. Teraz już wiem, jak wygląda karmazynowy. Ha. Jak wyjść wyżej. Chwila, bo widzę tu kwiat. Czyli co, potem zejdziemy na dół? Takie przyspieszenie. A. O! Cel jest tam. A ten tu nie prowadzi, tak? Wow. Czyli co? Oni nam drogę blokowali tu, ale tunel jest jeszcze tutaj. Pęknięta grań.
Ale potężny ten łuk. Wow! Bomba dymna. Łapa. Dobra, co to jest? Samochód musiał się przemknąć obok. Dopiero teraz się skapłaś? Podatne się obrażenie od mrozu. Au! No i ty gnido. Celownik potykacza. Dobra, wiem. Po prostu źle zrobiłem. Lepiej uzupełnić zapasy, póki mogę. No, przyda się. Echownik Nornika. Czego to było? Nornik. Jest dużo wariantów. Echownik. Ulepszenie broni, ubiorów lub sprzedaż za okruchę metalu. Ekwipunek, surowce? Coś nowego odkryliśmy? A blady kwiat. Czyli znajdujemy kwiaty, mamy nowy kolor stroju. Fajnie, fajnie. Zawsze coś. Całkiem tu ładnie. Normalnie Spider-Man. Walka dystansowa jest najlepsza w tej grze, zauważyłem. Nic na razie nie zgubiłem z tego, co widzę. Dobra, idźmy, zobaczmy, czy on żyje w ogóle. Jak nie żyje, to lipa. Tam jest Sawohar. Żyje. Słońce nade mną. Słońce przede mną. A ja pierdygam. Słońce nade mną. Ty musisz być Sawohar. Słońce przede mną. Pokaż mi drogę w szarej godzinie. Oj, ty biedaku.
Naczynie musi być puste, jako miejsce dla wizji. Nie potrzeba ci wizji, tylko pomocy z Nahora. Po drodze widziałam, że szlak został zniszczony. To dlatego jesteś ranny? Mój ból... O, to część... rytuału. Jesteś poważnie ranny. A twoi ludzie mają mało czasu. Wpatrywanie się w burzę ptaka niczego nie rozwiąże. Nie rozumiesz znaku. Spadł. Tu. Pod wieżą. Muszę tylko ujrzeć ścieżkę zmierzchu. Mój lud znajdzie drogę do domu. Droga zmierzchu? Słońce coś powie? Droga do nowego domu. Upadek maszyny może znaczyć tylko to, że burza minęła. I zbawienie jest o krok. Albo jakiś oseram strzelił do niej i rąbnęła w starą wieżę. Twój lud. Lokasza robi co w jej mocy, ale ataki maszyn, Oseramowie, zakon się boi, Savohar. Ostatnie promienie wieczoru całkiem wypalą ich strach. Nie wydaje mi się. Mi też nie. Jesteś głupi i stary. Modlitwa tego nie uleczy. Słońce o to zadba. Umrzesz. Nie utracę wiary. Utrata krwi jest chyba ważniejsza. Twoi ludzie potrzebują ciebie. Schronienia. Bezpieczeństwa. Słońce nade mną. Słońce przede mną. Nie słuchasz. W szarej godzinie. Bo cały czas wpatrywałeś się w swoje wybawienie. Słońce nade mną. Muszę dostać się do burzy ptaka i zabrać jego serce. Serce burzy ptaka jest cenne. Można wykarmić uchodźców tam w dole. A jego odpowiedzią jest modlitwa i udar? Dlaczego każdy spotkany kapłan uważa, że ślepa wiara wystarczy? Nie wiem. Bo są zbyt zapatrzeni w coś, co nie istnieje? Wieża sygnałowa. Chwila, pamiętam to. Ninja. A skoro już spadłem. Prawie na górze. Burzoptak. Oseram, który pilnował uchodźców, pewnie poszedł po Tolandę. Muszę ich wydostać, zanim wróci. No. Znowu? Kolejna? Później pomyślę, co z nią zrobić. Spójrzcie. Mamy już trochę tych soczewek.
Dobra, mamy tego burzy ptaka. Dobra. Dzięki temu sercu zakon będzie stać na schronienie. Starczy też na nowe ubrania i żywność. O Boże, abym nie musiał walczyć z tym gównem. Ładnie, ładnie. Zawohar? Trzymasz się? Powinnam tam wracać. Muszę uważać, by się nie popamić. Złoty kwiat, wow. Zawohar? Nie żyje. Mówiłem, że umrze, jak tak będzie robił. Robiłeś, co mogłaś. Teraz odpocznij. Zaopiekuję się twoimi ludźmi. Trzeba powiadomić Lukaszę. Przekazać jej serce burzo ptaka. Medytował aż do śmierci. Głupi byłeś, chłopie, głupi. Myślałeś, że jesteś kimś, że jesteś jakimś kapłanem, co? Myślałeś, że w ten sposób wszystko naprawisz, że pomożesz swoim ludziom? Zginąc? Bóg ci nie pomoże, dla niego jesteś nikim. Kawał drogi na ziemię. Lepiej spadajcie. Dam wam jeszcze jedną szansę. Zróbcie przejście. Ani tam się nie stanie. Nie damy ci przejść, Oseramie. Wybierz przemoc, a skazisz swoje sumienie. Jak zwykle Kardża muszą wszystko niepotrzebnie utrudniać. Dobra, chłopcy. Słyszeliście. Przygotujcie swoje sumienie. Czekaj no, Toland. Znowu ty? Słuchaj, cierpliwość mi się kończy. To ja trafiłem burzo ptaka. Części należą do mnie. Mam gdzieś, kto stoi mi na drodze. Czy dzikuska Nora, czy łajzy Kardża Cienia. To jest moje. Tak ci się tylko zdaje. Ciężka sprawa, znalezione, nie kradzione. Jestem wkurzony. Chcesz? Wiesz, kim jestem. Na jakiej podstawie sądzisz, że oseramski osiłek mnie pokona? Mam czterech ludzi. Nie, oni się boją. Cholera. Dobra. Wygrałaś. W sumie i teraz kwitnie. Nie potrzebuję teraz tego wraku. Ale tym ludziom przyda się wszelka możliwa pomoc. Chodźcie, chłopcy. Wracamy do złotu. Tchórzu. Muszę się napić. No tchórz. Aloy, ponownie dziękujemy. Jasne. Weź to serce. Kupisz za nie jedzenie, ubrania, schronienie dla ludzi. Może nawet jakiś kawałek ziemi. Nie... Nie mogę... Zawohar podejmuje decyzję. Nie. Przykro mi, Lokaszu. Zawohar już nie wróci. Nie żyje. Wiem, że to trudne, ale twoi ludzie potrzebują przywódcy. Idź do Złomianek. Pomów z naczelniczką, Petrą. Daj jej serce burzo ptaka. Ona się wami zajmie, póki nie staniecie na nogi. Odnajdźcie drogę. Zrobię, co się da, Aloy. Bo jaki mam wybór? Żaden. Proszę, przyjmij to. Drobiazg. Ale być może przyda ci się później. Zatem do Złomianek. Zatem do Złomianek. Ukończono misję poboczną. Droga zmierzchu. Wydaj punkt umiejętności. Mistrzyni Maszyn, co my tu mamy?
minowane maszyny. A, dobra, pamiętam. Traperka. Tu by coś się przydało. Szybciej wytwarzasz narzędzia, pułapki i wywary. To też jest dobre. Przy demontowaniu popek i potykaczy otrzymujesz więcej surowców lepszej jakości. Dobra. A tu co mamy, zanim głupie pójdziemy w tamte? Rozstawiasz więcej popek i potykaczy jednocześnie. O! Zanim ulepszymy to... Furia żywiołów? Wzmocnij swoją determinację i zwiększ przyrost stanu oraz efekty ataków żywiołami. Jednocześnie zyskaj większą odporność na obrażenia od żywiołów. Plus 100, plus 50, plus 20. I to wszystko jest w traperce? Serio? Czyli mamy, żeby teraz stawiać o jedną pułapkę więcej. Chyba jednak nie. Chyba źle to zrozumiałem. Rozstawiasz więcej pułapek i potykaczy jednocześnie. Max 3 pułapki i potykacze. Chwila, raz. No, jeszcze niektóre rzeczy nam nie wychodzą. Po prostu nie rozumiem chyba tych umiejętności, dlatego. Dobra, w następnym odcinku zrobimy sobie tą misję, nie? A póki co lecimy do Złomianek. A jak na razie trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku serii Zagrajmy Horizon Forbidden West na moim kanale. Cześć!